Witam, Anna Orzeł, zapraszam na program Na Temat, a w studio ze mną dziś Wojciech Bernat, były dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu i kandydat SLD na prezydenta miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Przez 20 lat był pan nauczycielem, edukował młodych ludzi, prawie 10 dyrektorem szkoły. Sądzę, że z powodzeniem pan edukował, bo uczniowie, z tego co wiem, bardzo pana lubią, podziwiają i szanują rodzice. Co takiego się wydarzyło, że postanowił pan to zmienić i zostawić edukację dla polityki czy dla działalności takiej samorządowej? Pani redaktor, drodzy państwo, ja od 20 lat jestem, byłem i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będę nauczycielem. Bardzo dziękuję za to dobre słowo, za to wyróżnienie i pochwałę mojej dotychczasowej pracy. Rzeczywiście, jako absolwent samochodówki, bo ja kończyłem technikum samochodowe w latach 80., starałem się zarówno jako nauczyciel, a później jako dyrektor robić to, co uważałem za stosowne, to, co było najlepsze dla szkoły i tak jak pani słusznie zauważyła, było to robione i czynione razem z moimi współpracownikami, z kolegami, z nauczycielami, z pozytywnym skutkiem. Był pan spełniony jako nauczyciel, czy jest pan spełniony? Bo to świadectwo, to nie jest moje świadectwo, bo mnie pan nie uczył, natomiast jest to świadectwo młodych ludzi, którzy chodzą do samochodówki. Kocham tę pracę, kocham kontakt z młodzieżą, lubię przekazywać to, czego mnie kiedyś moi profesorowie, moi nauczyciele nauczyli. Lubię to przekazywać młodym kadrom i cieszę się, że w ten sposób jestem właśnie postrzegany i odbierany przez moich młodych przyjaciół. Ale jeśli pan wygra i zostanie prezydentem Radomia, no nie da się pogodzić tego z uczeniem młodych ludzi. To są dwie rzeczy, które się wykluczają. Pani redaktor, będę działał wówczas zupełnie na innej płaszczyźnie, ale myślę, że kontaktu z młodzieżą nie zaprzestanę, bo jest to bardzo dla mnie istotne. Uważam, że przyszłość miasta to właśnie młodzi ludzie, o których, jak mi się wydaje, bardzo często zapominamy. Ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i to między innymi wynik pana takiej sądowej walki po konkursie, który pan przegrał, tak to nazwijmy, tutaj cudzysłów. Nie myślał pan o tym, żeby w nim wystartować, czy w ogóle bierze pan to pod uwagę, no bo teraz to troszeczkę wszystko jakby się rozjeżdża, dlatego że nie może pan wystartować w konkursie chyba i ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, jednocześnie ubiegać się o fotel prezydenta Radomia, bo to oznaczyłoby pan, że nie wierzy pan we własne siły i możliwości jako kandydat. Panie redaktor, ja bym tego, co się wydarzyło, nie odbierał w kategoriach walki. Nie podchodziłem do tego w ten sposób. Uważałem, że rok temu, w czerwcu, kiedy przystąpiłem do konkursu, spełniłem wszystkie wymagania. Zostałem potraktowany tak, jak zostałem. Po prostu wyproszono mnie z posiedzenia komisji konkursowej. Nie mogłem się z tym faktem pogodzić. Byłem przekonany co do swoich racji i tych racji dochodziłem rzeczywiście w postępowaniach sądowych. I udowodnił pan tak, rację. Sąd Wojewódzki Administracyjny Sąd w Warszawie, a później Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdzili moje racje. Przyznano w tych rozstrzygnięciach, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Nie składałem dokumentów do konkursu, który został ogłoszony kilkanaście dni temu. Uważam, że to, co miałem zrobić dobrego w szkole jako dyrektor, zrobiłem, że nie chcę w dalszym ciągu doświadczać, czy władze będą postępowały w sposób obiektywny i zgodny z prawem, czy może powtórzy się kolejny raz sytuacja, jaka miała miejsce rok temu. A chciałem państwu przypomnieć, że to nie jedyne sprawy, które udało nam się wygrać dla dobra środowiska oświatowego w mieście, ponieważ 6 marca tego roku zakończyło się też postępowanie w innej sprawie, ale związanej z naszą szkołą, a dotyczące nieprawnego, jak się okazało, powołania czy powierzenia obowiązków dyrektorowi. Mhm. Od września, co też podkreślałem wielokrotnie, miało to miejsce według wtedy mojego przekonania niezgodnie z prawem, a teraz w tym przekonaniu utwierdził mnie również wyrok sądowy. Nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku pełniącego obowiązki do czasu wyłonienia już faktycznego dyrektora w postępowaniu konkursowym. Ma pan inne plany na przyszłość, ale rozumiem, że szkoła jest wciąż dla pana ważna i to, co się w niej dzieje i to, kto będzie nią zarządzał.
Zgadza się. Ja poświęciłem tej szkole wiele swojego zdrowia, wiele energii. Wspólnie z kolegami oddaliśmy tam kawał swojego życia po to, żeby ta szkoła funkcjonowała tak, jak funkcjonuje. I myślę, że jest bardzo dobrze postrzegane w środowisku zarówno radomskim, jak i mazowieckim, czy też ogólnopolskim, ponieważ mamy kontakty jako placówka również i z placówkami spoza naszego regionu, także ze szkołami spoza kraju, bo współpracujemy i ze szkołą w Rosji i w Niemczech. Ale miasto to nie tylko edukacja, choć na pewno to jest ważny element takiego życia społecznego w mieście. To także wielkie problemy, to także i służba zdrowia, i pomoc społeczna i tak dalej. Ale bezrobocie, bo to dotyka młodych ludzi niestety. Wtedy, kiedy oni zaczynają, kończą edukację i powinni rozpocząć życie zawodowe, to napotykają problemy już na starcie. Ja wiem, że prezydent nie ma zbyt wielu instrumentów i kompetencji, żeby mierzyć się z tym problemem, ale pojawiły się takie pomysły, żeby na przykład powołać Miejski Urząd Pracy, który miał to robić lepiej, skuteczniej niż robi to powiatowy Urząd Pracy. Co pan myśli na ten temat? Czy faktycznie powołanie takiej instytucji zmieniłoby sytuację na rynku pracy? Dotknęła pani redaktor bardzo istotnego dla naszego regionu, dla naszego miasta problemu, jakim jest bezrobocie. Poza ogromnym zadłużeniem, które sięga ponad 400 milionów, rzeczywiście spędza to sen z powiek wielu radomian. Czy utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy przyniesie jakiekolwiek korzyści? Ja sądzę, że nie, bowiem będzie to tworzenie tylko dodatkowego bytu i na pewno nie załatwi, nie rozwiąże problemu, z którym boryka się ponad 20 tysięcy czy ponad 21 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Będzie to dodatkowy byt, który będzie zajmował się tak naprawdę tym samym, co jest w kompetencjach Powiatowego Urzędu Pracy. I myślę, że tu należy w tym istniejącym urzędzie szukać rozwiązań, przeciwdziałać bezrobociu, szukać miejsc nowych pracy, nowych inwestorów, którzy by zechcieli w naszym mieście zakładać swoje firmy i dawać po prostu zatrudnienie. Bo teraz mamy taką sytuację, że Powiatowy Urząd Pracy postrzegany jest jako wróg radomskiego samorządu, instytucja, która nie ułatwia, a utrudnia wiele działań. I stąd pomysł, żeby utworzyć cudzysłów konkurencję dla powiatowego pośredniaka. Czyli raczej nie w tę stronę, tylko współpraca i układanie tego wszystkiego na nowo jest tym sposobem na rozwiązanie problemu, czy poradzenia sobie. Generalnie jestem orędownikiem współpracy, porozumienia, szukania wspólnej płaszczyzny, przede wszystkim rozmawiania ze sobą. Troszkę dziwi mnie takie zachowanie władz i wzajemne relacje pomiędzy, tak jak pani powiedziała, samorządem, a dyrekcją, kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Działamy na szerzej, bo to jest może konflikt między prezydentem a starostą. Tak, no być może, to tu już wchodzi, tu już wchodzi dodatkowo jeszcze jakaś polityka, która na pewno nie pomaga w rozwiązywaniu problemów dla ludzi bezrobotnych. Jeżeli utworzymy Miejski Urząd Pracy, to ja sądzę, że on zagwarantuje miejsca pracy tylko tym, którzy będą tam w nim pracowali. Będzie to instytucja, która będzie pochłaniała dodatkowe środki, chociażby na potrzeby własnego istnienia, natomiast nie załatwi problemów bezrobocia w mieście. Tu trzeba rozmawiać, tutaj władze miasta powinny tworzyć klimat porozumienia, poszukiwać inwestorów do tego, żeby oni zechcieli w Radomiu inwestować, przenosić swoje przedsiębiorstwa i dawać miejsce zatrudnienia dla bezrobotnych, ale i nie tylko dla tych bezrobotnych, którzy dzisiaj są zadeklarowani w Urzędzie Pracy. Mówiłem o ilości ponad 20 tysięcy. Chciałbym podkreślić, że tylko około 15% z tej grupy ma prawo do zasiłku. I tutaj problemem są również ci, którzy są takimi outsiderami i znajdują się i bez pracy, i bez prawa do zasiłku. A kolejny problem, o którym należy pamiętać, to młodzi ludzie, którzy przecież co roku kończą edukację i zasilają bardzo często również szeregi bezrobotnych. Tutaj brakuje mi jakiejś spójnej polityki skierowanej dla młodych. Każde miasto, a nasze w szczególności, powinno dbać o ten narybek, o tych najzdolniejszych absolwentów zarówno szkół średnich czy ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół wyższych. Bo mamy wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i niestety nie wracają, bo tu nie ma perspektyw. Oni
wszędzie podkreślają, że są z Radomia, nie wstydzą się tego, ale wiedzą, że tu są bez szans. Dokładnie tak. I to jest wielki ból. To jest dla mnie bardzo irytujące. Dla nauczyciela tym bardziej. To jest irytujące dla nauczyciela, na pewno to tak z punktu widzenia zawodowego, ale i dla ojca, bo jestem ojcem czwórki dzieci i troszkę jestem zatrwożony tym, co się dzieje w mieście i faktem ubytku, ucieczki, bo tak trzeba to nazwać jednoznacznie, to jest ucieczka młodych ludzi z Radomia. Z Radomia, miasta o wielkich tradycjach, o wielkiej historii, o wspaniałych obywatelach, którzy tworzyli zręby również naszego samorządu. I przeraża mnie ten fakt, że młodzi ludzie bardzo niepochlebnie wyrażają się o Radomiu. Nie widzą tu swojej przyszłości. Chyba się to zmienia. Być może. I jeżeli się zmienia, to się cieszę, to tylko tak przyklasnąć. Było. Jeśli kabaret brał na tapetę jakieś śmieszne zjawisko, to zawsze ono miało miejsce w Radomiu. Albo jeśli w filmie był czarny charakter, nie wiem, jakaś taka rola złodzieja, to zawsze też pochodził z Radomia. Teraz się to zmienia, już nie jest tak, jak było kiedyś. Myślę, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd i że to jest nasze miejsce, choć niestety też widzimy i wady, czyli właśnie to, że trudno tu się zakorzenić i znaleźć pracę, założyć rodzinę. Ja urodziłem się w Radomiu, tu się wychowałem, tu kończyłem szkoły, także jestem związany, myślę, że na stałe z tym miastem, z naszym miastem, z kochanym Radomiem. Natomiast wspomniała Pani o reklamach, o anegdotach, o kabaretach, w których pojawiał się Radom. Jeżeli były to żarty, tak, no tak, rzeczywiście, jeżeli były to żarty mocno przesadzone, dokuczające, uderzające w naszą dumę, no to nie pochwalam tego, natomiast delikatne, ironiczne ślady nikomu jeszcze złego nie zrobiły. Oczywiście nie obrażamy się za głupstwa. Chciałabym tylko, żebyśmy potrafili o siebie zawalczyć. No i pan jako, powiedzmy, prezydent, jeśli pan wygra, no musiałby tego dokonać, zmieniać pomału to nasze myślenie, bo się okazuje, w badaniach tak wyszło, że był taki moment, że najgorzej my myśleliśmy sami o sobie, że inni postrzegali nas lepiej. Natomiast, ale na szczęście się to zmienia. Powiedział pan, polityka nie powinna być obecna w wielu sferach życia, ale jest, bo polityka jest wszechobecna i dotyczy to bezrobocia, rynku pracy i urzędu pracy, dotyczy też zdrowia. I teraz, co zrobić, bo mamy długi, mamy problemy finansowe. Natomiast nie zdecydował się obecny prezydent na komercjalizację szpitala. Szpital, który należy do marszałka, przeszedł cały ten proces, no i został spółką prawa handlowego. Gdyby miał pan taką możliwość i mógł zdecydować, gdyby to od pana dziś zależało, co by pan zrobił? Zostawił taki status quo tego szpitala i dopłacał? Czy też postarał się to zmienić i przekształcił szpital w spółkę prawa handlowego, tak by można było na przykład kupić sobie badanie, nie czekać w kolejce. Jeśli nie mam czasu, nie mam ochoty, a stać mnie, idę, kupuję usługę, no, tak jak wszędzie. To bardzo trudny społecznie problem i myślę, że panu prezydentowi on również dokucza, bo żadna decyzja tutaj tak naprawdę nie jest łatwą. Opowiedzenie się za powstaniem spółki prawa handlowego jest oczywiście możliwe i zgodne z ustawą o działalności leczniczej, przy czym jest ono dosyć niezręcznym posunięciem ze względów społecznych. Radom jest miastem starzejącym się. Tutaj rzeczywiście, biorąc pod uwagę i te ucieczki młodych ludzi, borykamy się z problemami zdrowotnymi jako starzejące się społeczeństwo. I stąd też rodzą się pewnie i obawy samych mieszkańców, którzy nie wiedzą, co to będzie dalej, gdyby rzeczywiście Radomski Szpital Specjalistyczny został sprywatyzowany, bo do tego by się to w przekonaniu wielu obywateli sprowadzało. I pana także? Wie pani, że stałoby się coś złego? Tutaj należałoby... Byłyby niedostępne dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, są niezamożni? No na pewno w ten sposób nie można tego generalizować. Dzisiaj dla bogatych ludzi wszelkie dostępne usługi są możliwe za właściwą opłatą. Natomiast na pewno społecznie jest taka decyzja bardzo trudna i kto by nie był na stanowisku prezydenta, będzie musiał taki problem rozwiązać. Nie znam w tej chwili wskaźników zadłużenia
Radomskiego Szpitala. Nie wiem, czy zgodnie z ustawą... Miasto musiało ponad 1,5 miliona złotych dopłacić. No więc właśnie. Czy... Były dwa wyjścia, albo skomercjalizować, albo spłacić zadłużenie. I miasto zdecydowało się spłacić zadłużenie i to było mniej więcej właśnie tyle. Ponad 1,5 miliona. To wszystko by zależało wobec tego od wskaźników zadłużenia i od decyzji zarządzających miastem. Trudna decyzja, nie chciałbym trzeba w tej chwili jednoznacznie... bo lepiej nie będzie, kontrakty nie są wyższe. Zgadza się. Cena za punkt jest bardzo niska. Zgadza się, jeżeli samorząd nadal by był właścicielem szpitala, tak jak to ma miejsce w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie, to pewnie te obawy by nie były zbyt duże wśród mieszkańców, byłoby zapewnienie tej opieki i nadzór właścicielski samorządu. I to pewnie by było do przełknięcia. Sporo mówiliśmy dziś o młodych, no to temat panu także bliski. Czy myśli pan, bo to, że młodzi wyjeżdżają na studia i nie wracają, to jest wielki problem, a drugim problemem jest brak aktywności, takiego akceptowania tego, co się wokół nas dzieje i chęci udziału w tym wszystkim. Młodzi ludzie trochę się buntują i trochę nie czują się, czy nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje. Czy myśli pan, że panu z doświadczeniem takim pedagogicznym udałoby się ich przekonać, nie do tego, żeby brali udział w pańskiej kampanii czy w innej kampanii, ale żeby zechcieli być aktywni i na przykład szli do wyborów, żeby się interesowali tym, kogo wybierają, kto ich później reprezentuje w Radzie Miejskiej czy w parlamencie, bo okazuje się, że młodzi ludzie nie mają pojęcia, nie znają radnych, nie wiedzą, kto startował w ich okręgu, czy kto wygrał, kto ich reprezentuje tak naprawdę. To są już, no w technikum to są dorośli ludzie. Zgadza się. Proszę pani, to dotknęła pani na pewno bardzo szerokiego problemu, bo aktywność... Umiałby ich pan przekonać, że trzeba inaczej, trzeba to zmienić? Aktywność powinna być kreowana, kształtowana już w takim wieku uczniowskim, począwszy od szkoły podstawowej. Musimy uczyć zasad aktywności społecznej, musimy tłumaczyć, czym jest demokracja, czym jest działalność samorządu, pokazywać, jakie płyną zalety dla młodych ludzi. Robił właśnie pan to z takiej w szkole? Aktywności. Dawał im trochę władzy i pokazywał, że za tą władzą idzie odpowiedzialność za decyzje i czyny. Mieliśmy i mamy bardzo aktywny samorząd uczniowski, czyli taką społeczną strukturę działającą w szkole. Uczniowie nasi działają również w strukturach Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. Chciałbym przypomnieć, że to dzięki ich inicjatywie rok temu szkoła uzyskała tytuł i imię honorowego Polaka, rotmistrza Witolda Pileckiego. To właśnie młodzi ludzie zwrócili się z taką propozycją i oni byli głównie orędownikami całego przedsięwzięcia, zakończonego sukcesem później poprzez głosowanie państwa radnych. Odbywały się w naszych szkołach również spotkania. Gościł zarówno pan prezydent, jak i radni, pan przewodniczący Rady Miejskiej, parlamentarzyści. Czasami dostawałem za to obryw, bo ktoś tam gdzieś niegrzecznie nazywał takie zdarzenia upolitycznianiem samochodówki, ale to w kontekście bardziej pobytu pana posła Wikińskiego w szkole, nie widząc, że również i druga strona partii politycznych, ugrupowań również w naszej szkole gościła. Musimy pokazać młodym, jakie są zalety z takiej aktywności, jakie są zalety z możliwości wpływania na przyszły samorząd, na przyszły skład rady, a również przez to, jak będzie się zmieniał nasz Radom, nasze miasto. Jeżeli nie znają dzisiaj młodzi, ja czytałem te sondaże, były kłopoty z podaniem nazwiska prezydenta, już nie mówiąc o radnych, to myślę, że to nie za dobrze świadczy o samych zainteresowanych osobach, bo być może przypominają oni nam sobie tylko o sobie w czasie wyborów, czy w trakcie kadencji wyborczych, kampanii wyborczych. I to jest zbyt późno. Z młodymi trzeba rozmawiać, trzeba młodych traktować podmiotowo, nie przedmiotowo, zaufać im przede wszystkim. I czerpać także z ich wiedzy, z ich intelektu, ponieważ to są naprawdę bardzo mądrzy, inteligentni ludzie. Ja mam nadzieję, że tak będzie, że młodzi ludzie będą coraz aktywniejsi, będą chcieli zmieniać miasto, bo myślę, że bez ich udziału
nawet przy najlepszych intencjach wszystkich kandydatów, a potem wybranego przez nas prezydenta, nie uda się zmienić Radomia, także ich obecność, ich aktywność to jest warunek podstawowy. Ja przypomnę, że gościem państwa, gościem moim był dziś Wojciech Bernat, były dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu i kandydat SLD na prezydenta miasta, a ja zapraszam za tydzień na 18 na program Na Temat. Dziękuję bardzo.